Denerwujesz się, najdroższa? Troszkę, ale przede wszystkim czuję się głupio w tym stroju. Izabelo, jesteśmy tu po to, by świętować, a nie wspinać się na drzewa w twoim ogrodzie. Poza tym wyglądasz świetnie. Sam Elrad uśmiecha się dziś, patrząc na Imperium Gryfów. Zebraliśmy się tu dziś, by być świadkami zawarcia związku małżeńskiego między naszym ukochanym władcą Nikolajem, królem naszego świętego imperium i cnotliwą panną Izabelą, klejnotem księstwa Greyhound. Wuju, zabierz Izabelę w bezpieczne miejsce! Nie! Nikolaj! Chodź, pani, szybko! Jest oblężone. Musimy wycofać się do pałacu letniego. Nie! Nie mogę go zostawić! Chodźmy. To jest wojna. A wszak ty nie jesteś wojownikiem. Mądrze mówisz, Godryku. Lecz wciąż boję się o Nikolaja. Cześć. Tutaj Madman. A to jest kanał Madman Vlog, ale będziemy nagrywać grę. Tą grą jest Heroes of Might and Magic 5. Dlaczego ta gra jako pierwsza? Bo po prostu bardzo ją lubię. Piątka to jest moja ulubiona część Heroesów. Zaraz obok trójki. Ale piątka jest dla mnie lepsza z powodu nostalgii. Bla bla. Dobrze. Będziemy grać kampanię Mad. Heroiczne, normalne. Kampania, królowa i ta pierwsza królowa. Inwazja demonów to ponura wiadomość dla Imperium Gryfów. Król Nikolaj został zmuszony do przełożenia swojego ślubu, aby móc ruszyć na pierwszą linię frontu i poprowadzić swoich rycerzy do walki. Oczekująca w bezpiecznych murach pałacu letniego Izabela otrzymuje smutne wieści. Ja myślę, że jest nasza pierwsza debuta bardziej, to jest totalna chmura. Jest niemożliwe rzeczy trochę. Thank you.
No, w filmie jest taka scena, bo zawalnuje dwa grupy. Ale dobra. Zachowywałaś się ostatnio nieco dziwnie, Beatrice. Dobrze się czujesz? Ja? Cóż, chyba tęsknię za domem. Czuję się poddenerwowana i znudzona. Może tutaj jest nudno, moje panie, ale przynajmniej z dala od zawieruchy wojennej. Nie na długo. Dziś rano przybył kolejny posłaniec. Demony opanowały Hardwig i Tornan. Albo pójdziemy na wojnę, albo wojna przyjdzie do nas. Jakieś wiadomości od Nikolaja? U niego wszystko w porządku, ale moja pani, on jest młody i brak mu pewności siebie. Wstydzi się jednak poprosić o pomoc. Wiem, że zakazał nam się stąd ruszać. A my go usłuchamy. Młody czy nie, jest królem. Nakazano ci tutaj zostać, a mnie nakazano cię chronić. To proste. Ale Imperium jest w niebezpieczeństwie. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Czemu Nikolaj był przeciwny poproszeniu o pomoc elfy i magów? Albo krasnoludów? Elfy z trudem dochodzą do siebie po ostatniej wojnie. Magowie! Bluźniercy dowodzeni przez Cyrusa. Człowieka, któremu wydaje się, że jest bogiem. Nikolaj nie zapomniał, że Alaron i Cyrus powrócili żywi z wojny zaćmienia, w odróżnieniu od jego własnego ojca. Gdyby jednak tu był, być może poprowadziłby nas w inny sposób. Być może, jeśli faktycznie jest tak źle. Dwa kolejne miasta, Godryku. Czy to dostatecznie źle? Proszę, Godryku, pomimo iż go nie lubisz, wyślij poselstwo do arcymaga Cyrusa. Jego magia bardzo by się nam przydała w starciu z demonami. To, co mówisz, brzmi rozsądnie. Ale ten Cyrus i rozkazy króla... Dla dobra Imperium, Godryku, które jest ważniejsze od każdego króla, nawet takiego, którego bardzo kochamy. A co z nami? Czy powinniśmy zawiadomić elfy? Ty to zrób. Jesteś dostatecznie mądra, by negocjować z Alaronem. Masz doświadczenie w dyplomacji. Co do mnie, zawsze lepiej czułam się w obozie niż na dworze królewskim. Ale moglibyśmy pojechać razem. Ja? Pojechać do Aloran? Beatrice! Zadziwiasz mnie. W klasztorze byłaś taka nadopiekuńcza. Więc zostaniesz tutaj? Ależ nie! Zorganizuję oddziały chłopskiej milicji. To bardziej pasuje do moich umiejętności. To zbyt niebezpieczne. Będę otoczona żołnierzami w samym sercu Imperium Gryfów. Sądzę, że będę bezpieczniejsza niż gdziekolwiek indziej. Jak sobie życzy moja królowa. A więc do dzieła. Znajdziesz mnie gdzieś pomiędzy tym miejscem a polem bitwy. Na wojnę! Na wojnę! Tylko
to się nazywa. To były na przykład pierwsze misje do zrobienia. Chyba się nie zgadza. Spróbować? Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. To jest mój pierwszy odcinek. Ogólnie to jest mój pierwszy gameplay. Więc może nie jest to dobrze. Ale w następnym odcinku na pewno się poprawię. Więc jakie mamy cele? To chłopu 25 dni do innych. Mamy? O! Z chłopami nie, bo to jest pierwsza misja, to nie może być ciężko. Ale w dniu jest chyba już jakąś zdolność. Wynoś się z naszych pól! Nie chcemy cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Mówią, że wojna idzie źle, moja pani. Słyszeliśmy, że demony zabijają wszystkich na swojej drodze i pożerają martwych. Nie chcemy iść! Tchórze! Imperium Gryfów zwycięży! Cóż, w takim razie poradzi sobie bez nas. Zostajemy tutaj, a teraz wynoś się z naszej ziemi! Wypełnicie swoją powinność wobec króla, nawet jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach. Brać ich! Będzie ciężko tak wszystko komentować, ale od kolegi innego podpatrzyłem sposób, żeby po prostu głośno myśleć. No, trochę mało. Tutaj już ogólnie jest, tak już uzbieram ich wszystkich. Zbiorę ich wszystkich. To będzie taki cel, żeby przejść. Na razie to jeszcze zbyt niebezpieczne. Chodzenie obronne. Dobra. Nie, mogłem ich zaatakować, kurde, błąd zrobiłem. Dobra, to jeszcze raz sobie pójdziemy po nich i później będziemy atakować ten garnizon. A, dobra, spoko. Muszę tydzień minąć. Zapomniałam. Bierzemy ich.
tak mi się przydała, ale no dobra. To będziemy jeszcze skończyć przy okazji i idziemy na garść. Skończyliśmy mamy około 126 chłopów chyba. Tak, no. Ej, to tak mało. Tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić osobiście, zdezerterują. Wkrótce będę przy tobie. Hurra! Gryfy na wieki! Kiedy będzie mi się chciało, ale to będzie już koniec tego odcinka. Dziękuję za oglądanie, to mój pierwszy gameplay. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mi mój kanał i bla bla bla. Pa pa.